No, ale długa misja. To się jakby tak się wydaje, że się robi szybko, ale to jest strasznie dużo takich pierdół. Jest to Znaczy, jakbyśmy to przebieganie. zrobili za pierwszym razem, to wiesz, to To było byłoby inaczej, elegancko. ale Dobra, niemożliwe. dawaj, Lidi. Czekaj, no kupuję rzeczy. A, no tak, Te zapomniałem, że milion musisz kupić to nic. rzeczy do kupienia. Klucze wzięliście, dobra. Jeszcze I jailbreak tego. Rani też. A wy w ogóle tych min nie macie? Potter. No A, no byście mamy. tych min poużywali. Właśnie, zapomniałem w ogóle o tym, nie? No ale w sumie jest Pottera. Mamy Spotter, większość rzeczy jest Potter, mamy Mamy Spy. Spottera, spajkamy. No, to dużo rzeczy, większość rzeczy odgrywa już, co nie? Ale w tych zakrętach faktycznie to można pomieszczać. No, tutaj jest bardzo irytujący moment, te przedostanie się z tym pendrive'em przez całą salę na drugą stronę, pomiędzy strażnikami z bronią. To jest w ogóle w normalnych Nerwowe. warunkach, to jest niemożliwe do wykonania. No jak to tak, gościu z bronią przebiega przez środek kasyna? Tak to wygląda mniej więcej w tej grze. I czerwone, obydwa czerwone. O, no to dobra, to fajnie. To poszukajcie tam miejscówki, a ja od razu pójdę, żeby nie tracić czasu. Tutaj jest czerwone wino, więc prawdopodobnie tutaj będzie ziomek stał. Dobra. To jest ten. I czerwony jest przy basenie w barku. Dobra, to będziemy musieli na basen pójść. Kurde, ile tu strażników się mnoży zawsze. Ja już tu biorę usypiający. Aha. Dobra, to bierz usypiający. Mam pad Strasznie. i nic nie wygrałem. Kiko, strasznie u ciebie głośno słychać klawiaturę, jak ten. A, ptaszki. Tak, ten, zwróćcie uwagę. Bardzo donośnie masz klawiaturę. Wow, co ten? Do kibla mi chce wejść, porąbany. Chcę ci pomóc. W czym? No, nie wiadomo w Chcę czym. mi w kiblu pomóc. No. No ja nie wiem, czy ja chcę takiej pomocy, Tutaj wiesz. trzech strażników na bok stoi. No wiem, kurde. Znowu nie mam jak wyjść. Jeden się przemieszcza w moją stronę. A drugi dalej stoi. Dam dalej Siema, stoi? domyk. No stoi. Dobra. To jeden, tak? Tak. Dobra, to. Jak to Uważaj, się. bo tam ziomek poszedł, gdzie ty właśnie jesteś. Dobra, Robuch, jak tam ci idzie misja ogarnianie tego, co ogarniasz? No, wbiegam do windy. Bardzo dobrze. Tak, Będę mógł trzymaj. chwilę przeczekać, a potem przejdę dalej. Kod. Tak się gra na maszynach. Wygrałeś? Grałeś coś? Wygrałeś? Nie, ale gram. Aha, A, na 10 10 waszy na naraz. raz. To A ja słusznie. miałem 3, M2 bary, później miałem jednego bara i miałem 3 bary i nic nie wygrałem. What the f Nie, bo to muszą być te same bary, nie mogą być różne. Dobra. Jest. O, locker room, to ja tu pójdę. Zrobiłem całe okrążenie i nic. O, Vladi, pomogę ci w sumie. Za babką będę chodził. Weź tam pomóż, bo ja nie wiem, kiedy mogę pętlić kamery, co nie. Dobra, mam nadzieję, że tym razem pójdzie trochę zgrabniej, bo ostatnia to była tragedia. Ostatnia szafka, jaką się tylko dało. Kurde, no ziomek, nie patrz się na mnie. Naprawdę, To jest naprawdę. krępujące. Ta gra to po prostu robi z ciebie debila. No, chcę, żebyś po prostu był ostatnia szafka, jaka ma być ten. Nie się bawisz w przeszukiwanie, co nie? Uważaj, Blady, bo idzie ta ziomeczka. Nie mogła być to być dla odmiany, nie wiem, pierwsza szafka? Tak dla leciutkiego rozróżnicowania. No nie, dupa, co nie? Musi to być jakaś. Kurde, cholera wie co nie? No patrz, no i szukam Wow. i nie znajduję. Szukajcie, aż znajdziecie. Ej, naprawdę, znowu będzie to ostatnia szafka, którą przeszukam. Nie, Patrzy dobra, nie się. była ostatnia. Dobra. Na ziomek, odsuń się stąd, bardzo dobrze. Dobra, blueprinty znowu lecą. A ty z tym obrazem dalej biegasz. No właśnie, ten obraz zaniesie. No, dobry plan. Ziomek się patrzy w tę stronę, uważaj. O kurde, ty. Dobrze, Patrz! też tak. Stoję Tutaj masz drogę Siedzę tutaj na końcu Poczekaj, gdzie pokoju, ten a on obraz się mnie nie zawozi? widzi. To jest Ja inny obraz. stoję na drodze, on czy nie zauważy, że to jest moje ciało.
Delivery? A, ej, to jest genialne. Jestem na drugim końcu pokoju, a ziomek patrzy po prostu na mnie i mnie nie widzi. To jest... O kurde! Jak? Możesz ty, mów mi szybciej, że tam gościu będzie. Nie mówiłeś mi, ja się mi nie wystraszyłem się, myślałem, że tam jest czysto. Zielone, uważaj, ziomek, ziomek. Znalazłem zadanie dnia, podchodzisz tak na maksa do strażnika albo do jakiegoś cywila, tak żeby twarz miał na całym ekranie i tak robisz screena. No. X8, co to znaczy? No to ten kod. No, że środkowa liczba to jest 8. A, łapię. No tak się fajnie zapisuje, nie? Dobra, teraz muszę stąd wyjść z tego... Gdzie ten ziomek? No tam jest tutaj za tymi kolumnami, się patrzy w ścianę. O. Ej, kurde, nie da mnie cię. Jezu, śmieszek. Zaraz będzie. Ej, kurde, ja się boję tego momentu, to jest jakiś dramatyczny moment teraz będzie znowu. Co tam robicie tam na dobrze? Dobra, czekam sobie. Ej, powiedz mi, no co on tu otwala? Idź sobie. Czekaj, jeszcze ten drugi laptop ogarnę teraz. Dobra, teraz mi mów, jak wygląda sytuacja tutaj. Dobra, weź zapisz. Czekam, tutaj na wiesz stoi. Na kamerę. To jest ostatnia cyfra, nam jest potrzebna. Aha, dobra. No, ten ziomek się do ciebie przemieszcza. Znowu? Tak, idzie do ciebie. O kurde. Dobra. Gdzie jest? Ja na nim stoję. Windę patrzy. Dobra, patrzy na windę, w której jestem. No to idealnie się schowałem. No nie. Ej, ziomek, no idź już sobie, dobra? Ogar. Idzie sobie. Zabij to taki najgorszy, co jest strach, potrafi siedzieć godzinę w jednym miejscu stać. Dobra. Tutaj, teraz tam jak weźmie tu mów, jak to wygląda. Tutaj kamerę tylko masz pod tym, ale tym go nie widzę. Musicie tam bokiem przejść, po prostu, no. W łazience nie ma. Tu mi mów, tutaj ziomek. Tutaj jest pusto pod schodami. Pusto? Dobra, biegnę. Uff. Nie możesz ślubować. Dobra. Uff, udało się, dobra. Jestem już tym. O, hajsy. No, proszę tam no, opędzlować. Postaraj się, Niko, tak bardzo nie hałasować klawiaturą, bo strasznie hałasujesz tą klawiaturą. Ej! A dobra, to... To jest ten. Dobra, ja już tutaj. Już tutaj tym razem pewnie. Już zawał. Dobra, tutaj gdzie jest komputerek? Gdzie tu jest ten komputer? A widzę. Dobra, to ja tam do was nawet nie idę, bo nie mam po co. Dobra, to tam nie idź chyba. Ja poproszę żetony. To za chwilę, dobrze? Już. To będziemy musieli iść na basen przecież. Po to wino. Tak, na basenie jest. A na basenie? Ale ten gościu, jak to wygląda? Ten gościu, co pije wino, chodzi na basen i tam sobie wino pije? Nie! Z basenu musimy tam z barku. Przyjdzie do ręki bandycie, ale na basenie jest wino do zatrucia, które weźmiesz te wino, no nie? Bierzesz te wino i zanosisz ziomkowi. Aha, jest do wzięcia wino na tak, basenie. Tak, jest. Okej, okay, rozumiem. W sensie to takie zatrute wino. Mhm. No to które zatrujesz, no bo one chyba tam do siebie nie zatrute. Jasne, dobra. Bo on ma takie, no powiedzmy, dobre, a ty bierzesz z barku zatrute specjalnie, no co już było wcześniej przygotowane. Powiedz mi, jak tu wygląda sytuacja teraz. Tutaj jest... Na prawo czy jest? Jak na prawo tam jest? Na prawo jest strażnika, przy dyrektorach. Wow. Chodzi na prawo jest pusto. Tutaj jest pusto. Później no. Masz rzeczywiście tutaj. Możesz sobie tutaj biec. Gdzie mam strażnika? Dobra, tutaj. Mi tam poszli daleko. Tutaj poszli dalej. Nikogo nie ma. Dobra, idźcie tam. Kurde, teraz... Ja się schowam windzie się schowam, poczekam jak sobie przejdą. Dobra, to ja pójdę do VIP roomu może. I tak to muszę po tego laptopa to ja iść. Ja pójdę, jak oni tutaj się trochę tak se przechodzą se, tak żeby mógł se spokojnie przejść, to ja se spokojnie przejdę. Na razie muszę poczekać tej windzie troszeczkę. Fajnie, o. Że tę windę można zamykać. No jeszcze jeden ziomek idzie. Tak, on tu idzie chyba. To tak, teraz ja zaploaduję tą listę gości i potem będziecie musieli wino podmienić, tak? Dobra, popatrz mi to, jak to wygląda. Pa. Dobra, chyba se poszedł, co nie? Tam, tutaj jest na mnie, patrzy się w stronę wyjścia. Minę go? Tak. Minę go. Dobra, weź popatrz mi, czy mam tu wolne, czy co. Dobra. Tutaj masz wolne. Ej, nie ma znaczenia, jaki komputerek tu wybiorę z tych trzech? Nie ma. Dobra. Pamiętam. Dobra, ja tu już będę czekał w tym barku.
Zlupuję sobie kamerę spokojnie. No dobra. No dobra, i teraz co? Find the guest inside. Musicie znaleźć gościa. Wiadomo. Takiego w czerwonej. Takiego samego jak w Taki, ostatnim. Dokładnie. No, a on będzie pił. On tutaj. Ten tutaj stoi. Musi. No jeden z was. O. Dobra, biorę butelkę już. Dobra. Uważaj, tutaj jestem. Dobra, Robuk, no to ty teraz masz Dominator zadanie po prostu. Podejdziesz tutaj? Będziesz mi patrzył w typu. No, tutaj masz strażnika, który patrzy w tą stronę. Dobra. Kurde, kamera jedna. Dobra, ja ogólnie stąd się nie ruszam. Po prostu sobie zostanę tutaj. Dobra, ja mam tą prostą to, drogę, ale więc... chyba idziesz prosto, bo sobie... Dobra, to podmień to. Umiejętnie, Robuch, ja tymczasem zostaję w serwerowni. No to ziomki. Tu masz strażnika. Patrzy w tą w stronę kasyna. Okej, okay, to mogę się wychylić, czy nie? No tak się dziwnie rozgląda. Tutaj jest jeszcze, on jest przy tych wyjściach. Tak. Nie wychylaj. A, tu idzie. 99 wykrycia. Ja nie mogę. Ktoś Robuch, tu nie rób takich rzeczy. Nie wychylaj. No, no, no widzisz ten. Niezły troll. No, ej, śmieszki, nie róbcie tak, dobra? Ten jeden sarnik cały czas stoi tak wpatrzony. Z tej strony nikogo nie ma. Tutaj Robuch masz czysto. Nie, czekaj, stoi przy kamerze przy drugiej. Dobra, już podmieniłem. Okay. Dobra, teraz wait, on tu do kibelka wejdzie, ja go zwiążę. Co się stanie, jak ty zwiążesz tego gościa w kibelku? Wezmę mu od niego keycarda i... O, co Elvis sobie przeszedł? No. What the fuck? Tak, no dobra, i będziesz miał... I co, ten keycardem co się otwiera potem? No ten pokój, który, w którym tam ma... No, w którym to ten gaz nie... będziemy rozpywać, nie? A jaki to okay. jest pokój? Wyznamy pokój tego? Bane nam jeszcze powie. I co ten gaz będzie spowoduje, no, że wszyscy zasną, czy kto zaśnie? Kto zaśnie ogólnie? Z tego, ochrona security room. Ziomek. Ochrona security roomu, dobra. Tak. Ale security roomu to znaczy tylko i wyłącznie security roomu? Tak. Czyli kamery będą włączone, dobra. Tak. Ej, weźcie go tam połóżcie, bo on chodzi. No tak, jako to. O, nie, to Alan debil po prostu jest. A właściwie nie moglibyście go zabić no i schować typakiem, czy coś? A on już jest ogarnięty. A. To leży. Dobra, Robuch, bo teraz rozumiem, leży że... u ciebie, a u mnie chodzi cały czas. U mnie też chodzi za tobą. Dobra, ludzie, przestańcie się wygłupiać. No naprawdę? O, teraz dopiero się położył. Teraz dopiero się położył. Tylko, dobra, że on ma wystającą głowę, Elvis go nie wykryje? Robuch, dasz radę tam dostać się do tego? Patrzcie mi drogę po prostu. No Kikosz, weź tam. Prawo czysto, lewo czysto. Lewo idzie cywil. O kurde, tu jest cywil przecież. No, po prawej stronie, ale jesteśmy już bardzo blisko wykonania tej misji, Robu, więc... Usiadam na kanapie, więc tylko kurde, tu nie mam przejścia, wiesz? Chyba, że ja bym to z innej strony podszedł. W którą stronę chciałbyś przejść? No, w prawo, tam gdzie mam znacznik. A, racja. Czy czekaj. Wiesz co, ja może wyjdę i schodami od dołu no. pójdę. Tylko uważaj na dwóch strażników jest. Tylko musisz na drugą stronę się przedostać, a to chyba nie jest takie proste. Ej, Robuch, on nie ma wystającej głowy, czy tylko ja ją widzę wystającą głowę? U mnie, u ciebie inaczej. Ale oni tu nie wchodzą, nie? No przecież był tutaj Elvis przed chwilą. No ale Elvis go nie zobaczy, bo głowa mu nie wystaje aż tak. Nie wystaje mu głowa, tutaj mu wystaje głowa. Tutaj widać dopiero, z tej strony widać. A, dobra, masz inną kamerę. Dobra, lepiej mi popatrz. Im popatrz tam drogę. Taka synchronizacja, kurczę. Dobra, musicie kiedy tylko się... iść? No nie, gdzie chcesz iść? O kurde, ty... no tutaj chyba. No ogólnie... na razie nie ma nikogo. Nie wejdź na te schody. Schody są, po schodami są puste. Puste na schodach. Prawo, cywil przy maszynach gra sobie tutaj czysto. Jest przed nami cywil w tych roomach. Masz to? Dobra, który to jest spokój? Jaki mam pokój? Właśnie. Ej, co wy tam robicie? Patrzy. Nie wiem, jaki pokój. A gdzie to się patrzy? No nikt nie... no wcześniej mówili. Ale to chyba będziemy mogli... Mówili? A może gdzieś tu jest napisane, bo wiesz, ja mogę spojrzeć cały czas. Co ta typiara robi? No ja jestem w tym server roomie, może tutaj gdzieś jest napisane. Nie ma na laptopie? Nie. Gdzie to powinno być napisane? No halo! Będziemy musieli chyba wszystkie drzwi otworzyć. Zabij ją i spójrz pod baka, otworzysz drzwi i spakujesz pokój. O chyba. Ej, ale ziomeczki, nie powinno tu gdzieś być napisane w takim razie?
Bo ja cały czas jestem w tym server roomie, co nie? To może gdzieś tu jest napisane, który co to jest. Dobra, sprawdzę te pokoje. Chcemy sprawdzić każdy pokój po kolei. Ten. 152, okej. Okay. Uważaj. Dobra, wyłączę kamery w ten sposób. No, wszyscy śpią. Wreszcie. No i kamery nie działają już. O, do wanny wrzucę. Jeju, te kamery były irytujące. Szczerze mówiąc. Dobra, i teraz rozumiem, że ja mam się tam po prostu dostać. Wejdź tam to, po prostu, wiesz, tak? To zaczekaj może na mnie, albo... No, możesz otworzyć. Trzeba lasery. Dobra, otworzę. Panowie, ale tam nie pędźcie, ja muszę stąd wrócić. Dobra. Dobra, wszyscy tu faktycznie śpią. Cywil w prawej. Ten, mam hakować ten komputer, disable the Rassers. Gdzie drugi cywil w prawej? Tak, tylko. Tak. To hakuje. Ej, gdzie wy jesteście? Ja jestem na dole, przy pierwszej stronie. Panowie, ja stąd muszę się wydostać jeszcze. Dobra, tak jak widzisz, strażnik tutaj na balkonie. Dobra, Robu, nie zjeb tego, bo kamery się już hakują. I teraz pytanie zasadnicze, gdzie te lasery są i czy ja już można tu zjeżdżać? Też są lasery do sejfu, więc... Do sejfu. Aha, to już jesteśmy bardzo blisko. W takim razie, ostatni ten, próg. A ta winda do czego służy? Ta winda służy do noszenia. Możesz bagi na przykład przemieszczać. Aha, wygodnie, ponieważ wygodnie. Ponieważ z dołu będziesz mógł wziąć właśnie bagi sobie tam wjeść, żeby nie nosić przy schodach itd. O kurde. I automatycznie też tam możesz tą windą chyba wjechać, jak się nie mylę. Dobra, Robuch, masz ostatnią szansę, żeby ten... Ostatni... 15 sekund ogólnie, no nie zjeb tego, Robuch, co nie wiem, byłoby miło bardzo, gdybyś tego nie zjebał. Ja już tam idę uwagę, że... Ty jeszcze tego nie zrobiłeś. Uważaj, strażnik się do. Jaki macie kod? Pamiętacie? Jest na czacie napisane. 286. Na pewno? Kurde, jeszcze jeden. Aha, drugi jeszcze strażnik. Uważaj, wchodzi strażnik po schodach przed tobą. Dobra. Nie, tutaj. Jaki jest kod? 286. Tak jak po kolei, tak? Tak. 2 8 6 Enter. Chyba się właśnie dostaliśmy do sejfu. Ja bym się tam chętnie dostał do ciebie, tylko... Cholera, strażnicy... Znaje się to co, wziąć sprzęt i iść tam do was? A dobra, i słuchajcie, bo tutaj będziemy nosić paczki. Ja nie wiem, czy ci strażnicy, co są po drodze, nie będą... Ej, a właśnie, chodźcie tutaj już, ale nie, mamy weźcie sprzęt. A nie mamy pagerów? Okay. Może ich zabić sobie tak? Dobra, to ja tego zabiję, co? Kamery i tak nie działają. No. Kamery nie działają, pagery mamy. A nie wiem, czy jak oni tu nie będą przechodzić, to czy nie ten... O kurde, ile tu jest hajsu? Ja będziemy bogaci. Ja cię kręcę. Tutaj jest ile tu jest torek? Gdzie jestem aktualnie? Widzę. Ja idę po sprzęt, żeby mieć sprzęt. Ej, Tomek, tylko jak idziesz po sprzęt, pamiętaj, żeby bardzo ostrożnie poruszać się, mimo że masz... Nie masz założonej, to po prostu bardzo ostrożnie się przemieszczaj pomiędzy strażnikami, żebyś przez przypadek na nikogo nie wpadł nawet, bo byłby przypiks trochę. Bo jak już to... Robuch, jak ci idzie w ogóle przemieszczanie się? No ja tu jestem już. Tak? Ciebie. Jesteś? Ogarnęłeś strażników na górze? No, jednego zabiłem. Kurde, powiem ci, że mission chyba będzie completed. A, jeszcze uwaga, tutaj w tym pokoju są lasery, więc no. Aha. To zostawmy to na koniec może dla odmiany. No. Zanieśmy wszystkie. Bo to jest tak, jak się włączy alarm, to mamy jeszcze okazję, żeby uciec? Jest jeszcze chwila czasu? Chyba. Znaczy, można jeszcze pakować chyba te bugi, no bo... Którą stronę do tego? Pan jest ciągle ten sam. Pan będzie ciągle ten sam. Ale nie, jak jest alarm, to się drzwi do wana zamkną. W sensie, weź Tomek, ładuj na windę. Do garażu. Nie odjeżdżał. Ogarnęliście strażników na górze? Nie wszystkich. Dobra, trzeba wynieść cały hajs. No, co to za wygłupy. No. Jeszcze tyle hajsu do wyniesienia. No, ale piękna misja, no. Proszę do windy, tam na windy wszyscy. Wszystko. A tak ciekawości sobie zobaczę, czy są jakieś jeszcze osiągnięcia tutaj. Jak to jest? Green Casino? Green? Golden Green Casino. No dobra, Green Casino. To tak. Mamy osiągnięcie, żeby ukończyć to. Żeby na cicho to zrobić, żeby bez tego, aha, żeby to z tym, poniżej 13 minut nie zrobiliśmy. Dobra, ja tu się przekradnę przez jest jakiś ten, żeby zabić króla. Aha. Elvisa, żeby zabić. Ale to nie dzieje się cicho. Ale to też na cicho się robi. No to chyba, że możemy później zrobić. No, jak on wtedy przez łazienkę przechodził, to mogłeś tylko wtedy zabić niby.
No właśnie, mogłeś go zabić, jak przechodził przez łazienkę, bo jest osiągnięcie z tym. No dobra, na razie przetransportujmy wszystko może i potem będziemy myśleć. No. Good idea. A postrajemy, zaznaczujemy. Dobra, Robuk, na czy pięć. Czekaj, bo chcę przejść przez laserki. Ale nie zrobisz tego. No co ty? Teraz mogę przejść. Illuminati tam wiesz. U mnie jest w ogóle inna synchronizacja laserków, co nie? Tak, to jest dzikie. Dobra, nie zrób tylko tego, bo mamy naprawdę dużo hajsu i fajnie było to dostarczyć. No już ogarnięte. Dobra. Ogólnie to jakaś skrzynia Illuminati, czy jakieś inne takie dziwne rzeczy tam były. No taka skrzynia, nie? Śmieszno. Nikt nie wie, co to jest za rzecz w środku, ale... Odpalaj. Kazał nam to ukraść. Idę odpalić. Na górze się odpala, nie? O, halo, paczki wam spadają, ludzie. Jakbyś się tam mieścili. Spadają nam paczki? Spadają. Dobra. Krzywo postawili. Trzeba prosto. Dobra, to potem zanieście je ręcznie. Ja tutaj na górze już czekam na odbiór. Tutaj strażnicy są ogarnięci? Jakie jest wyjście? Nie wszyscy. Dobra, to po lewej stronie. No to chyba za dużo jest. Po prawej już nie powinni chodzić, a jak chodzi to jeden, tylko max. Dobra, to przenosimy ten paczuszki. Przenosimy po prostu. Elegancko, panem. Ostrożnie z tym rzucaniem, żebyś nie wrzucił na zewnątrz, bo mógłby ktoś zobaczyć. Ja wiem, spokojnie. Właśnie tutaj popełniłem ten jeden błąd. To kasyno chyba na dwa odcinki sobie podzielę. Tak, no godzinny odcinek to raczej godzinny też na dwa odcinek, odcinki podzielę. No. Powiedz mi, tutaj też jest czas, żeby potem jak zauważycie strażnik, to też na jammerach spokojnie można uciec, to nie? Tak. To ja bym zrobił, mimo wszystko bym zabił tego, spróbował, jak zaniesiemy wszystko, to... No to jak to podejdzie, to... Ej, my chyba tylko jednego zabiliśmy, nie? Tak, jednego strażnika zabiliśmy. Ja zabiłem teraz niedawno. No, jest, żeby to zabić uwaga, króla. To uwaga, idzie drugi strażnik, uwaga. Uwaga! Poczekajcie. No to może go ogarnijmy w sumie. Ile jammerów mamy? Weźcie go, zabijcie i tyle. Tak jest. Weź go, porozmawiaj z nim. Rozmawiam. Weź z nim, porozmawiaj i schowaj jego ciało od razu. Ziomek, chce się jakiś czupakabra gada, nie? O, wezmę ten super loot, ten twój dentist loot. Ej, panowie, macie ten? Co? Paczki? Bo ja już nie mam. Mam, tylko mam jeszcze ekstra, bo dopóki ewentualnie. Ja mam. No to dobra. Ciekawe ile za ten dentist loot jest, zobaczymy czy będzie pokazane. 500? $500? Podoba mi się ten dentist loot. Tak, $500 za to dostajemy. No to fajny ten dentist loot jest. A, no ja wiem, no. Postawiłem kurczę tego, sensor. Teraz będziemy wiedzieć ile to strażnicy. To dobrze, że o tym pamiętaliśmy, nie? teraz już sprawa jest jasna, to już nic nas nie zaskoczy. Ej, a pytanie zasadnicze, bo teraz tak naprawdę na jammerze możemy nawet Elvisa chyba zabić, co nie? Tak. Nawet byśmy to zrobili, nie? Tylko przenieśmy najpierw paczki. Tak, przenieśmy wszystkie i zrobimy to. Tam na dole nic nie zostało? Chyba nie. Nie, nic się nie świeci. Dobra. Ile to toreb było? 30 toreb. Ale przez metal detektory chyba nie możemy od razu przebiec. Ale możemy koło. No to nie, to przez detektory nie przebiegajcie. Nie przebiegajcie. Na ICM, to znaczy, że podziałają normalnie. No chyba. Kikosz, tutaj jest obok przebiegasz, więc nie mów. No ja wiem, dobra. Tylko właśnie to ja mówię. Gdzie masz tego Elvisa? Gdzieś biega po sali, nie wiadomo gdzie. Możemy wbiec i rozpiździec po prostu, więc... Dobra, wstawiam ICM, a biegniemy, halo. Dawaj karabin, gdzie ten Elvis jest? Szukamy Dawaj Elvisa. Elvisa. Jest Elvis. Zabijcie go i spadamy. No i dobra, spadamy. No to wracamy. Ej, nie przebiegajcie przez detektor. Spadamy, szybko. Wynosimy się stąd. Szybko, ja spadamy stąd. Mam najlepszą broń na Steve'a. Szybko, spadajmy stąd. Niko, szybko, bo zaraz nas wykryją. Dobra, chodź. No chodź, bo zaraz nas zrobimy misję i będzie fail. Uhu! No i ładnie. Yes, ale piękna tak, misja. To się robi, panowie. No, pięknie zorganizowane. Dobra, trochę nam to zeszło. Ej, strasznie dużo osiągnięć zdobyłem w ciągu tego jednego. No. Powiedzieć ci coś ja też, ale jedynie mam dużo godzin. No, ale ile expa? Szkoda, że mam setu poziom. No, expa też dużo. Chociaż nie, 54 mam. Wow, mi to no, to nie było. No, szaleństwo. Dobrze. Wow! Ładnie. Nie saveik też, no. Ale one nie są tak drogie, jest. Więc luz. A co to? Dostałem jeszcze jakieś... teraz dropię złotego skina.
No dobra, i tak oto tym akcentem kończymy dzisiejszy niesamowity odcinek z cyklu Payday 2 Grand Casino na cicho. Elo, elo! Elo, elo! Siema! Dobranoc!